Witam wszystkich serdecznie, tutaj Kapelusznik. Zaliczę niemalże cały semestr na studiach, więc wracamy do normalnych materiałów i większej regularności. A więc zatem dzisiaj przyjrzymy się pani nawigator załogi słomianego kapelusza. Więc zostawcie suba oraz lajka i zaczynamy! Ogólnie w nazwie aktu jest ujęta historia Nami, ale przyjrzymy się całej jej postaci sprzed timeskipu. Natomiast w akcie drugim skupimy się na zmianach jej postaci po TS-ie, roli w załodze, zarzutach wobec jej postaci oraz potencjalnej sile i umiejętnościach. Zacznijmy zatem od samego początku. Nami jest sierotą wojenną przygarniętą wraz z jej przebraną siostrą Nojiko przez ekscentryczną postać, jaką była Melmere-san, która praktycznie była wychowywana przez całą wioskę Kokoyashi i znana była jako rozrabiaka, więc nie dziwi mnie kompletnie jej decyzja o przygarnięciu dwóch sierot. Jej postać ogólnie była pewna siebie, impulsywna oraz nieprzewidywalna. Nieraz potrafiła zdenerwować mieszkańców wioski Kokoyashi. Nami i jej siostra wychowywały się na farmie pomarańczy i z tego też się utrzymywały. Stąd pewnie uwielbienie pani nawigator do tego owocu. Kojarzy jej się to ze szczęśliwymi latami spokojnej młodości. Od dziecka także lubiła rysować mapy. Stąd jak wiemy marzenie o narysowaniu mapy całego świata. Niestety lub stety sprzedaż pomarańczy nie szła za dobrze, dlatego ona i jej rodzina żyła w biedzie. Dlatego Nami nauczyła się kraść, żeby realizować cele, na których jej zależy. A także kombinować na wiele sposobów, jak uzyskać to, czego pragnie, co zresztą podpatrzyła u Melmere-san. Z czasem szczęśliwe dzieciństwo Nami zostało przerwane przez inwazję Arlonga na jej rodzinną wioskę, a wręcz na całą wyspę. Wszyscy wiemy, jak dokładnie przebiegała cała inwazja i również dobrze wiemy, czego ryboludź zażądał. Tak, słynny podatek od życia każdego mieszkańca wyspy. W wyniku splotu różnych wydarzeń, matka Nami z powodu biednej sytuacji finansowej nie była w stanie opłacić podatku za siebie, ale opłaciła chociaż swoje przybrane córki i dosłownie zapłaciła za ochronę swojego potomstwa najwyższą cenę. I to na ich oczach. Arlong, strzelając jej prosto w głowę, zabił ją. Odcisnęło to potężne piętno na Nami, zaczęła od tego momentu nienawidzić piratów, zawarła również układ z Arlongiem, że za kwotę 100 milionów berry odkupi od niego wioskę. I w tym momencie zaczął się jej złodziejski etap życia. Kradła, rabowała, oszukiwała, kantowała i tak dalej. Robiła wiele złych rzeczy, ale w dobrym celu. Sytuacja ją do tego wszystkiego zmusiła. Prawdopodobnie w wyniku tak ciężkich przeżyć i obecnego stanu rzeczy, stała się materialistką oraz polubiła pieniądz. Zbieranie tylu milionów kosztowności z pewnością wpłynęło mocno na jej psychikę. O tym etapie życia wiemy niestety prawie nic, więc przejdźmy od razu do perypetii z Luffym. Jednakże w tym momencie warto sobie zaznaczyć, że kocia złodziejka nienawidziła tylko Arlonga i jego załogi. Do samej rasy ryboludzi nie czuła żadnej niechęci. Poznania Gumiaka oraz złodziejki każdy fan One Piece'a zna i ich późniejsze perypetie. Dlatego omówimy od razu sobie kwestię Arlonga i podsumujemy sobie ich wspólne przygody na East Blue. Dzięki Luffy'emu znowu na jej ustach pojawił się uśmiech i przeżyła być może pierwsze szczęśliwe oraz warte zapamiętania chwile od bardzo dawna. Wraz z pokonaniem Arlonga przez Gumiaka, Nami zmieniła zdanie o piratach i sama nim została. Luffy pokazał jej, że warto zawrzeć wiarę w swoich towarzyszy oraz piraci to nie tylko grabiący wszystko bandyci. Tutaj sobie podkreślimy dwa konkretne momenty. Pierwszy to moment, gdzie Nami dźga się w tatuaż na ramieniu, podkreślając swoją bezsilność wobec Arlonga i prosi Luffy'ego o pomoc. A syn Dragona zawierza jej swój kapelusz na znak wiary oraz zaufania, z czym Nami miała problemy, gdyż przez wiele lat musiała kręcić i oszukiwać ludzi. Drugi moment to gdy Luffy mówi podczas pojedynku z ryboludziem, iż nie potrafi nawigować czy gotować, podkreślając przydatność swoich przyjaciół. Te słowa dla Nami wiele znaczyły, bo wreszcie ktoś docenił jej starania, a nie tylko ją wykorzystywał. Arlong owszem zauważył talenty Nami jak rysowanie, kradnięcie czy nawigacja, które zamierzał eksploatować. Natomiast siłą przyjął
ją do załogi i miała mu służyć do jego celów pod przymusem. Co tylko pogłębiało zduszaną przez lata nienawiść kociej złodziejki do ryboludzie. Lecz w przypadku Luffy'ego wszystko wykonuje dobrowolnie i pod jego banderą z własnej woli realizuje marzenia. Można wręcz powiedzieć, że Luffy odmienił jej marny los. Dlatego zmieniła swój tatuaż na znak zmiany barw. Tak więc oto mamy Nami, postać, która jak każdy słomiany spor przeżyła, a w tym także złodziejka i materialistka z lekkim skrzywieniem psychicznym i dużą słabością do sporej ilości pieniędzy. Za to w rzeczywistości jest bardzo troskliwa o całą załogę, której ufa dzięki właśnie Luffy'emu. Gdy jej kapitan stracił brata, bardzo się tym przejęła i chciała od razu lecieć do niego i go pocieszyć. O jej wysokiej empatii świadczy również fakt, iż bardzo chciała pomóc obcym dzieciom z Punk Hazard. Tutaj Oda pokazuje nam, że ma ona wysoką słabość do dzieci, co wynika z faktu, iż sama była sierotą i została przegarnięta. Jest także bardzo utalentowana i jako nawigator sprawuje się perfekcyjnie. I kiedy trzeba, to w załodze wszyscy się jej słuchają, przemieszczając się od wyspy do wyspy. To świadczy o jej wysokiej wiedzy i inteligencji. Nie wolno również zapominać o jej strachu przed niebezpieczeństwem, co też ma pewnie podłoże psychologiczne, ale już się w tak to nie zagłębiajmy. Generalnie to podobnie jak Usopp, to kiedy trzeba, staje na wysokości zadania. No i bywa apodyktyczna wobec Luffy'ego, ale nie dziwię się jej, bo Gum jak serio bywa denerwujący i bardzo różnią się charakterami. Co nie zmienia faktu, że są jak dobrze dobrane rodzeństwo. Owoc pomarańczy idealnie opisuje jej postać. Twarda skórka z zewnątrz symbolizuje zadziorność oraz pewność siebie, ale wewnątrz delikatna i przepełniona słodko-kwaśnym smakiem, czyli miła i charakterna zarazem. Rozpoczniemy z grubej rury i powiem wprost. Dla mnie jej postać po tym skipie została spłycona. W większości sytuacji cały jej charakter zostaje sprowadzony do jednego gagu z Bisią Sanjiego, Luffy'ego czy Brooka, albo gagu z pieniędzmi. Owszem, nadal ma przebłyski empatii czy wyrozumiałości, ale zmiany czasowe też się na niej odbiły. Nie została na szczęście tak bardzo spłycona jak Franky czy Chopper. Ważnym zarzutem wobec niej jest fanserwis. Czy jest on zły? Powiem, że tak i nie. Jest to naturalny zabieg kosmetyczny, mający utrzymać uwagę odpowiednią grupę widzów, żeby czytali dalej. Z biznesowego punktu widzenia nie przeszkadza mi on. Zwłaszcza w mandze, gdzie Oda nie robi tego tak często, jak się One Piece'owi właśnie zarzuca. Natomiast studio Toei wersja anime to zupełnie inna opowieść. Nieraz wpychają fanserwis, kiedy naprawdę nie trzeba. I tutaj bym powiedział, że mi przeszkadza. Kolejno przejdziemy sobie do kwestii użyteczności w załodze. Podobnie jak Brook, ludzie jej zarzucają, że mało walczy i jest słaba. Owszem, jest słaba, aczkolwiek pełni ona w załodze najważniejszą rolę. Bez niej i jej umiejętności nawigacji, Słomian już dawno by przypadli na Grand Line. Dla niej pojedynki nie są jakimś wyznacznikiem i nie musi niczego udowadniać. Lecz gdy trzeba, potrafi pokonać swojego oponenta sprytem, czy zastopować na chwilę kogoś znacznie silniejszego. Jak wtedy, gdy przetrzymywała na sekundach Krakera, czy wystrzeliła w Big Mom potężnym piorunem. No i czas na jej moce oraz umiejętności. Nie ma tutaj za dużo do powiedzenia. Posługuje się kikiem o nazwie Klimatakt, co daje jej możliwość kontrolowania pogody i może wywołać deszcz czy miraż, lub wystrzelić potężną trąbę powietrzną lub piorun. W jej pojedynkach natomiast możemy zauważyć wiele taktyki, a po Whole Cake Island Zeus zamieszkał w jej kijku, to znaczy zwiększyło jej siłę ofensywną. A o umiejętnościach rabowania i nawigacji już wspominałem. Co dalej z Nami? Liczę, że Oda nie ograniczy jej roli w historii tylko do bycia fanserwisem i od czasu do czasu ponawiguje sobie załogą. Osobiście średnio ją lubię, ale chciałbym, by spełniła naprawdę dużą rolę w ostatnich arkach historii. Także cóż, ja byłem Kapelusznik, dzięki za wysłuchanie, jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz komentarz złodziejka, napisz również swoje zdanie o Nami i jej postaci, a także jaką rolę byście dla niej widzieli w przyszłości, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.